Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Elex. Witam was, Krynio. Witam was na moim kanale i zapraszam do kolejnych miłych chwil spędzonych z grą Elex. I tak, moi drodzy, tutaj wykonaliśmy już parę misji. Teraz kolejny odcinek. Wyznaczamy sobie kolejną misję, bo tak naprawdę co chwilę nam, wykonując jedną misję, dochodzi nam 5 odrębnych. I tak naprawdę wykonujemy po kolei bieżące misje, co nam tam się rodzi. Ale na tą chwilę zobaczymy, co my tu mamy. Jakieś misje główne, akcja odwetowa. To jest jeszcze wszystko za wysokie progi. Ząb za ząb, na wpół uszkodzona puszka. Ząb za ząb, co to było? Dowody w sprawie. Aha, rozmowa z tymi berserkami i Edan. Co tu mieliśmy? Dostawa Elexu. Zapasy dla ogrodników. Co tu mamy? Wyrzucono niby spleśniały chleb. Gdzie ten spleśniały chleb jest? Gdzie my go poszukamy? Wykonamy chociaż tą misję. Choć wiem, że jeszcze raz w adiutorze sprawdźmy tam, jak mieliśmy iść do tego gościa. On potrzebował 50 tych bochenek ogrodnika. Zobaczmy, czy uda nam się coś jeszcze kupić tych bochenków ogrodnika. Może wtedy, bo tu byliśmy. Dobra, wiem, gdzie to jesteśmy już teraz. Pomału nadążam. Musimy znaleźć bochenek ogrodnika w większej liczbie, żeby dostarczyć temu kolesiowi, co tam był. Zaraz przejdziemy wszystkie gospody. Zobaczymy, co nam zaoferują. A może pani nam zaoferuje coś więcej. Gdzieś tu niedaleko musi być ten chleb wyrzucony. Dobra, zobaczmy, co ona nam powie. Naucz mnie czegoś. Oczywiście. No, jest w stanie czegokolwiek nas nauczyć? Nie, bo nie mamy umiejętności. Nauczyciela mamy, ale... Kurczę, mieliśmy z nią rozmawiać, a nie zabierać to. Halo, stój! Laska, poczekaj chwilę. Możemy się wymienić. Możemy się wymienić? Rozejrzyj się i daj mi znać, czego potrzebujesz. Tak, tych bochenków potrzebuję. Już ich mam sporo, ale jeszcze nie tyle, co bym chciał. Może jeszcze będzie miało? Możemy się wymienić. Rozejrzyj się i daj mi znać, czego potrzebujesz. O, super. Tak. Już powinniśmy mieć ich z 50. Sprawdzimy adiutora. Nie baw się tym ustrojstwem, okej? Okay? Nie dyskutuj ze mną. Z tą nie dyskutuję, mamy 55. I to jest super. Sprawdźmy ten chleb, ona gdzieś go musiała tu wyrzucić. Mamy już te 50 tych grzybów.
Dobra. Gdzie ona wyrzuciła ten chleb? Szczur, jabłko, szczur, jabłko, spleśniały chleb. Nie wiem, co to za misja, ale dobra. Dobra, pozbieraliśmy wszystko, co chcieliśmy. Coś mamy? Nie mamy. Co, moi drodzy, tutaj gdzieś był ten gość. Cicho. To był ten Irdor chyba. Chyba był przy ujściu rzeki. No, tu go znajdźmy. Myślę, że to będzie dostarczenie jemu tych... Sprawdźmy mapę. Myślę, że ten gościu gdzieś tu będzie w okolicy. No, dokładnie tak jak przeczuwałem. Gdzieś tu niedaleko ten ziomuś jest. Z tego, co pamiętam, jakoś tutaj boczkiem do niego szliśmy. A, tu jest Wszechserce! No, proszę was. Dlatego go tu zaraz znajdziemy. W ogóle nie zwróciłem uwagi, że tu jest Wszechserce, bo patrzcie, moi drodzy, jak to pięknie wygląda. Jaka to super roślina, tak jakby naprawdę serce na kłodach dyndało i biło dla wszystkich. No, coś niesamowitego. Patrzcie, jak to wygląda. No, po prostu super. Dobra, porozmawiamy teraz z tym koleżką. Co mieliśmy mu dostarczyć? Przyniosłem prowiant. Naprawdę? O, już zaczynam się ślinić. Proszę, przyniosłem bochenego grodnika. Jesteś urodzonym zbieraczem. No, to powinno napełnić nam żołądki. Dziękuję. Proszę. Tyle powinno wystarczyć. To uczciwa suma. Dziękuję jeszcze raz. Naprawdę nam pomogłeś. Wszyscy będą ci wdzięczni. I mamy misję zakończoną gościa. Mogliśmy go, z tego co pamiętam, to można było mu dać ten chleb. Ale ten chleb skończyłby się dla nich chorobą i potem musielibyśmy jeszcze, o właśnie, spleśniały chleb. Musielibyśmy jeszcze jakąś dziwną misję wykonać. Z tego co pamiętam, moi drodzy. Mamy 10 punktów. I nie pamiętam, ile potrzebujemy, żeby mieć tarczę. Więc teraz w tej chwili, że tak powiem, wykorzystam teleport, udam się do kowala. Moi drodzy, i kupiłem sobie tarczę, bo myślę, że mi stać na tą tarczę.
A potem będę myślał, jak zdobyć punkty, żeby wykorzystywać tą tarczę, bo myślę, że tarcza się przyda. Tu kawal chyba mi ucieka. Nie, to jakiś pracownik. Niby zabronione, ale mogliśmy mu to gwiznąć. Dobra, podprowadźmy mu jeszcze trochę tu eleksitu jest. Stół warsztatowy, nie będziemy na nim nic robić. Dobra, gdzie ty jesteś, kowal? Nie chcemy tu siadać. Odpuść sobie. Tak, chcę się wymienić. Chcę się wymienić. Wybierz zbroję i broń. Potem możemy przejść do wymiany. Zbroję już wybrałem, koleżko. Teraz by mi się przydała. O, ten toporek. Nie mam kasy na niego, ten mógłbym kupić, ale przydałaby mi się tarcza. Do budowy 30. Jeszcze jest tu jakaś tarcza, czy mi się tylko wydawało? Jest jedna. Tarcza wojenna. Możemy używać tarczy, z tego co już widzę, dodamy sobie zaraz tutaj atrybuty, będziemy mieli jeszcze tarczę dodatkowo. Otrzymaliśmy tarczę, moi drodzy. Tak, tarcza wymaga 30 w budowie. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy 10 punktów, nie, mamy 10 punktów, w budowie 10. Czego wymaga ta tarcza? Poczekajcie sekundę, bo się zamieszałem. 23 budowy i 33 siły. To wymaga toporek. Wymaga 30 w budowie. Czyli tu dodamy 7. Nie ten klawisz przycisnąłem, moi drodzy. Dostosuj. Dwójka. I teraz jeszcze musimy medykamenty ustawić. Eliksiry. To pod trójkę. Niby mu oddałem bochenek ogrodnika, mam ich dalej 55. Surowe mięso pod czwórkę. Jakieś rośliny mam ich więcej. Roślina lecznicza pod szóstkę. No i super teraz wygląda nasz żołdak. Moi drodzy, teraz wyznaczmy sobie jakąś misję. Na planie strategicznym. Jakąś misję leśna sezonka.
Sprawdźmy to na mapie, co my tu mamy. Rozmowa tylko z Durasem, z nikim więcej. Dobra, czyli to anulujemy i przejdziemy do następnej misji, moi drodzy, dowody w sprawie. To zaznaczymy. I teraz tak, moi drodzy, gdzie nie byliśmy? Tu nie byliśmy jeszcze, nie rozmawialiśmy z tym ziomkiem. Tu się przeniesiemy. I spróbujemy teraz znaleźć, moi drodzy, tego gościa. Coś tu możemy ciekawego znaleźć. Tu będzie grubo, nie ukrywam, że już wydaje mi się, że to skądś pamiętam, więc myślę, że tutaj będziemy mieli co robić. Nie będzie to łatwe. Co tu robisz? Odejdź stąd. To niebezpieczne miejsce. Powinieneś już iść. To ty jesteś król. Strażnik ze świątyni Mamy. Tak. Szukałeś mnie? I tak od razu go posłuchałeś? Ale to ty zniknąłeś dokładnie w tym samym czasie, co Alex. Ukrywasz się tu. Nie ma innych podejrzanych? No i proszę. Znaleźliśmy gościa, którego nie szukaliśmy. Z innej misji. Dlaczego ukradłeś Alex? Co ci do tego? Nie widziałem cię wcześniej. O, tam jakieś dziwne stworzenie stoi. Powiedz mi, co się stało. Może cię nie wydam. Nie mogę mieć takiej pewności. Nie możesz. Ale jeśli nie wrócę do Goliet, dowiedzą się, że tu jesteś. Nie masz wyboru. Na to wygląda. Możesz potraktować to jako szansę, by się z tego wyplątać. Decyduj. Skąd wiesz, że jest cokolwiek, co trzeba wyjaśniać? Alex jest dużo wart. Wziąłem go, sprzedałem. Gdybyś to zrobił, raczej byś się tu nie ukrywał. Może lubię grobowce. Dalej, pytaj. Dlaczego się tu ukryłeś? Nie ukrywałem się. Widziałeś tego mutanta? Nie. To mój brat, Grimar. Albowie go schwytali, zabrali do konwertera. Chcieli go wrzucić do środka. Jakimś cudem uciekł, ale konwerter zdążył go przemienić. Nie wiem, jak udało mu się przeżyć. W każdym razie maszyna sprawiła, że teraz, by żyć, potrzebuje Eleksu. Jeśli go nie zażywa, odczuwa ból. Bez niego umrze. To mój brat, ale zastanawiam się, czy ratując go, postępuje słusznie. Karmisz Eleksem swojego brata? Staram się to kontrolować. Za każdym razem zmniejszam dawkę.
Na pewno uda mi się całkowicie go odstawić. Nie przestanę, odzyskam go. Kiedy poczuję się lepiej, wrócę do Goliet. Wyjaśnię wszystko Kaldrimowi. Teraz muszę tu zostać. Nikt nie zrozumie, co robię. No nic, trudno, moi drodzy. Trzeba im chyba bęcki spuścić, bo to za długo się to daj trwa. Daj mi Elex. Już. Nie, Grimar go potrzebuje. Nie trudno będzie cię pokonać. I mnie zabił mu tak. Oj, moi drodzy. Kurczę, wiem, że to da się to zrobić, tylko to trzeba. Nie dasz mi rady. Mutanta zabiliśmy, teraz tego. Olej go! Weź no mi się szybko zreanimuj. Dobra. Niby w teorii oba już nie żyją. No i tak udało nam się ich zabić, moi drodzy. Teraz użyjmy pochodni magnezowej. Zżeramy toksyna, więc tam nie idę na razie. No co z tego, że mam antytoksynę, jak nie będę w stanie za dużo powalczyć. Dobra, tych tu zabiłem. Przyjrzyjmy, co nam tu ewentualnie zostało i idźmy dalej. Mm.
Dobrze, moi drodzy, opuścimy ten teren, szukaliśmy kogoś innego, znaleźliśmy kogoś innego, wykonaliśmy po części inną misję. Tam na dół nie zejdziemy, bo wydaje mi się, że tam coś nas czeka niedobrego, że jeszcze nie jesteśmy przygotowani aż na tyle. Uciekajmy stąd. Musimy tutaj przejść do innego gostka. Szukajmy innego przejścia. To jest jakaś roślina. Wydawało, czy tu był taki stworek, właśnie potworek, który próbował mnie zeżreć, choć ja do niego nic nie miałem. Dobra, uciekamy mu troszkę. Dobra, otwórzmy szybko mapę. Teraz gdzie my mamy iść, moi drodzy? Znaleźliśmy tu jakieś fanty, pozbieramy. Zaatakowaliśmy kolcogara. I teraz tak naprawdę w którą stronę mamy podążać? No idziemy niby w teorii w dobrą stronę. Powinniśmy tutaj chyba pójść. Patrząc na mapę. Tak, tutaj, żeby dojść do tego gościa, którego szukamy. Najpierw musimy tutaj zregenerować wszystkie możliwe siły witalne. Dobrze, już mamy w większości zregenerowane siły, teraz podążam. No dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że chyba będzie grubo. Powinniśmy tutaj dojść. Nie wiem, czy dobrą drogę obrałem. Zobaczymy. Bo tu widzę jakichś ziomków. I wydaje mi się, że oni mnie chyba będą atakować. No właśnie. Nawet go specjalnie nie ugodłem, a tu ich jest dwóch. Oni zaraz tu zatłuką normalnie, po prostu fenomenalnie. Goście mnie po prostu zaraz tłuką.
Ale mnie dziabli. Bo już tak fajnie było. Po prostu bez szans, moi drodzy. Dwóm naraz nie dam rady. Myślałem, że jeszcze coś im poradzę, więc trzeba spróbować ich lekko obejść. Albo spróbować ich inaczej. Mam nadzieję, że jednego poradzę. No lej go! Zabiję mnie, bez szans jestem teraz w tej chwili. Do góry, do góry, do góry! No i po prostu... Oj, moi drodzy, nie jest to najłatwiejszy. Dobra, muszę sobie doładować chyba siły witalne do pełna. I go załatwić na maksa, bo to po prostu tak nie może być, żeby on tak ze mną robił. Bo tu chodzi tylko o to, żebym sobie z nim poradził. A wiem, że na biegi da się go odsunąć od kompana. Halo, ziomuś! Ty się tak regenerujesz, stary. Weź, że zgiń wreszcie. Dobra. Gość był niesamowity. To trzeba mu przyznać, że nieźle mu szło. Ale to ja wygrałem po trzecim razie tą nierówną walkę. Teraz trzeba kolejnego oprawić. Tamtym też nie będzie łatwo. Ale moi drodzy, nie będę wam czarował, oszukiwał, że wszystko mi super zawsze wychodzi, więc dlatego pokazuję wam wszystkie save'y, wszystkie ponowne wczytania. To nie ukrywajmy. Nie ma takiej możliwości, żeby nam się wszystko udało. I żeby to wszystko super żarło, no muszą nas kiedyś zabić, nie możemy być nieśmiertelni i udawać, że wszystko jest super fajnie, no. Jak widzicie, no udaje im się mnie pokonać, nie jestem super niezniszczalny, jakąś tam zbroję posiadam, ale jak każdy z was, zaczynając postępy w tej grze, tak samo gram i tak samo wam to przedstawiam. Tak samo zapisuję, tak samo wczytuję. Bo nie jesteśmy w stanie od razu być niezniszczalni, a gdybyśmy byli niezniszczalni, co za satysfakcja byłaby z tej gry. Halo, kolego, tu jestem, ej, ziomek. Dobra, wchodzimy do wody, lejemy go. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ożeż ty. Nie no, niesamowity koleś. Trzema strzałami mnie rozrobił. Jest jakiś mocniejszy, czy co? Może lepiej się czuje w tej wodzie. Trzeba go więc wywabić z tej wody. Udało mi się, moi drodzy, pokonałem go.
Jakoś mi to poszło. Udało mi się go pokonać, pomimo tego, że woda jego terytorium. Dostał ode mnie bęcki. Dobra, idziemy, szukamy tych. Tutaj mam znaleźć jakichś gościu. Gdzie my jesteśmy w ogóle? A tu jestem, muszę tu gdzieś iść i tego ziomeczka tu znaleźć. Tylko czy ja idę teraz we właściwą stronę, żebym się zaraz nie nadział? Jakieś ruiny i niewłaściwych kompadrosów tutaj, bo już mi nie podoba się. Muzyka, która mnie pociesza bardzo namiętnie. Napój energetyczny. Tu jeszcze coś było, mi się wydaje. Sprawdźmy jeszcze, czy tu coś znajdziemy ciekawego. Muchy latają, to co, trup znowu leży? O, w cholerkę. Dobra, chyba nie idziemy w tą stronę, co trzeba. Nie, no idziemy niby w tą stronę, co trzeba, tylko tu musimy zboczyć jakoś tego trolla, czy co to tam jest, ominąć, bo ja mu to na pewno nie damy rady. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Tak naprawdę niedaleko miejsca, do którego mamy dotrzeć, ale to niedaleko może się dla nas skończyć nieciekawie. Tam jest chyba ten troll i on sobie tam chodzi. Niech on sobie tam chodzi, trzyma się od nas daleka. Tu coś jest. Tak jakby tu był teleport gdzieś. Na górze siedzi jakiś ziomek. Ej, ty! Co ty wyprawiasz? Odstraszysz wszystko w promieniu dnia drogi. Jak będziesz robił tyle hałasu, odstraszysz wszystko, co mógłbyś zjeść i zwabisz wszystko, co może chcieć zjeść ciebie. Nie znam tych lasów. To jasne jak blask bijący z wypucowanych jaj trolla. Jeśli chcesz przeżyć, zacznij się uczyć. I to szybko. Odstraszasz zwierzynę, od której zależy mój byt. Nie potrzebuję w lesie hałaśliwej łajzy. I bez tego wystarczająco trudno zdobyć jedzenie. W każdym razie, obserwując twój talent łowiecki, stwierdzam, że może zechcesz coś ode mnie kupić. Jesteś myśliwym? Tak, znalazłem swoje miejsce. To moje królestwo. Z naturą i dla natury. Nie chcę mieć nic wspólnego z Goliat. Dlaczego? Dużo gadania, jeszcze więcej syfu, a tu... Spokój. Wyglądasz na takiego, co lubi pogadać. Po co tu przyszedłeś? By gadać? Na co polujesz? Na wszystko, co wytropię. Żeby wyrobić normę dla Goliat i samemu nie głodować, nie można wybrzydzać. W Goliat raczej nie trafisz na pieczonego dziko gnija. Ale co oni wiedzą o dobrym mięsie?
coś na wymianę? Co ja mogę sprzedać? Ta krew życia, co to jest? Pod wpływem dopalaczy otrzymujesz mniej... Aha, mniej doświadczenia. To możemy mu sprzedać. Szpona możemy mu sprzedać, piórka możemy mu sprzedać. Co możemy mu jeszcze sprzedać, moi drodzy? Młot możemy mu sprzedać. Lampę naftową, cenny puchar, dzbanek, tak. Miotłę. Papier toaletowy. No i to chyba wszystko, co możemy sprzedać. Chodź, to jeszcze porozmawiamy. Nie chcesz awansować? A co jest złego w byciu myśliwym? Podlizywanie się i wspinanie po stopniach kariery zostawiam innym. Ja wolę zostać w lesie. Wystarczy, że podsyłają mi tu te ofermy na przeszkolenie. Nie lubisz swoich uczniów? Uczniowie raczej chcieliby się nauczyć polować. Mi podsyłają każdą niezdarę, z którą nie wiedzą, co zrobić. Nie uważasz, że warto dać im szansę? Przysyłanie ich tu daje im szansę jedynie na szybszą śmierć. Żyjąc z dnia na dzień, poluj, by wyrobić normę dostaw mięsa do miasta. Przy okazji szkoląc ludzi, którzy wcale nie chcą tu być. Kilka dni temu polowałem z Lenartem. Jego niezdarność ściągnęła na nas całe stado raptorów. Wróciliśmy bez mięsa, z tymi cholernymi raptorami na karku. Goniły nas aż na skraj terenów łowieckich. Nigdy więcej. Powinieneś poradzić sobie z raptorami. Samotne polowanie na raptory? Świetny pomysł. Grunt to umrzeć młodo. Ja mam zamiar przeczekać te raptory. Goliet dostanie swoje mięso, kiedy będę gotowy. Naucz mnie czegoś. Jasne. No i zyskaliśmy nową umiejętność i teraz dzięki niemu mamy kolejną misję. No proszę was, moi drodzy. Kim jesteś? Lenart, berserk. Obecnie stażysta, a kiedyś myśliwy. Jeśli mistrz Geron mnie wyszkoli. Uczysz się polować? Jestem praktykantem. A ty masz jakieś doświadczenie w polowaniu? Uczę się, jak tu przetrwać. Mistrz Geron mówi, że życie zaczyna się wtedy, kiedy łuk ożywa w twoich rękach. A jeśli nie umiesz go ożywić, to znaczy, że zaraz sam zginiesz. To jedyne, co mówi. Oprócz przekleństw. Może warto czegoś się od niego nauczyć. Nie polujecie razem?
próbowaliśmy. Ale ostatnim razem narobiłem sporo hałasu. Zaatakowały nas raptory. Pozwolił mi strzelić do przywódcy stada, ale upuściłem łuk. Upuściłeś łuk? Wiem, wiem. Byliśmy w ruchu. Potknąłem się. Potem było już za późno. Musieliśmy uciekać. Od tamtego czasu mistrz Geron ze mną nie rozmawia. Zgubiłeś łuk? Tak. Nie miałem zamiaru zostać tam bez broni. Uciekłem. Więc zdobądź kolejny łuk. Geron, mistrz Geron nie chce mi go dać. Mówi, że muszę go zrobić. Ale nie nauczył mnie jak. Chciałbym odzyskać swój stary łuk. Jak mam polować bez łuku? Mam zrobić nowy? Nawet nie wiem, jak zacząć. Chcesz, żebym ci go przyniósł? Mógłbyś? Przyniósłbyś mi mój łuk? Tego nie powiedziałem. Ale może to przemyślisz, proszę. Pomożesz mi, proszę. Mogę ci zapłacić. Gdzie zgubiłeś łuk? Wszystko wydarzyło się tak szybko, że nie pamiętam, gdzie dokładnie to było. W każdym razie gdzieś na północ stąd, przy klifach poniżej Goliet. To spory teren do przeszukania. Tak, ale przynajmniej bezpieczny. Wszystkie raptory przyszły tu za nami. Jeśli coś jeszcze wymyślę, dam ci znać. Znajdę twój łuk. Jeśli to zrobisz, będę ci dozgonnie wdzięczny. Dam ci też kilka kryształków plus mój udział w podziale zdobyczy. A, i wszystko zostaje między nami. Nie chcę, żeby Geron się o tym dowiedział. Przejdzie mu, kiedy odzyskam swój łuk. Ale jeśli dowie się, jakie masz zamiary, będzie chciał cię od nich odwieść. Oj, moi drodzy, kolejna misja nam wyrosła. Posmażymy mięsko. To za mało. To za mało. Dobra, nie smażymy mięska w takim razie i szukamy. Musimy sobie zaznaczyć nową misję. Nie berserk wojownik, zguba myśliwego. I zaznaczmy na mapie. To jest aż tutaj. Oj, 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 oj. A tu mieliśmy z kim porozmawiać? Dobra, mieliśmy tu z kimś porozmawiać, z tego co wiem. A. Z tym mieliśmy pogadać, ziomkiem. Z Geronem bodajże. Teraz sprawdzę. Tak, z Geronem musimy porozmawiać a propos innej misji. Geron! Zajrzyjmy jeszcze najpierw do chaty. Co tu możemy im ewentualnie dźwignąć? Zabito berserka. Jego ciało znaleziono w lesie. Las to niebezpieczne miejsce. Kiedy ostatni raz byłeś w lasach w pobliżu Goliet? Nie wiem. Rok temu? Najlepsze tereny łowieckie są tu. A Goliet interesuje się tylko tym, czy wyrabiam normę. Dopóki dostarczam mięsa i skór, mogę być daleko od polityki i głupich gadek. No i proszę, moi drodzy. Teraz będziemy dywagować na temat zabójstwa. Zamordowany berserk nazywał się Askor.
Znałeś go? Askor? Ten dupek? Tak, znałem go. Wolałem nie wchodzić mu w drogę. Właził w dupę Ragnarowi, a całą resztę traktował jak gówno dziko gnija. Zawsze polujesz używając łuku? Łuku, pułapek. Lepiej zabijać z odległości. Jeśli się tego nauczysz, pożyjesz dłużej. Mam karmić berserków, nie bestie. Nie lubiłeś Askora? Na szczęście nie musiałem. Nie będę za nim tęsknił. Najwyraźniej za sobą nie przepadaliście. Moim zdaniem większość ludzi to idioci. Ale zapytałeś akurat o Askora. Towarzyski z ciebie typ. Bycie towarzyskim to nic innego jak bzdurna paplanina. Ja nie gadam po próżnicy. Skąd te wszystkie pytania? Czy jakiś skurczybyk chce mnie w to wrobić? Pytam każdego, kogo tu spotkam. Jeśli chcesz poznać moje alibi, idź pogadać z raptorami. Czy to twoje jedyne alibi? Jestem myśliwym. Zawsze jestem w lesie. Moi drodzy, zastanawiam się, jak tu rozegrać sprawę z łukiem, ponieważ mam łuk, ale jeszcze nie próbowałem. Powiem wam szczerze, jeszcze nie próbowałem walki z łuku. Cwałaj to. Tu gdzieś miały być raptory. Mamy misję i musimy teraz to przejrzeć. Tu idziemy za tym łukiem. Dobra. Idziemy zobaczyć, gdzie ten jego łuk. Może wykonamy jakąś misję i... Ale jego łuk jest gdzieś koło tego trola zakichanego. Jak go tu bokiem obejść? Mam nadzieję, że mnie nie spostrzeże. O dziwne, żeby mnie nie spostrzegł. Kurczę, już mnie chyba goni. Ale jest trochę chyba za wolny do mnie. Ten gdzieś miał zgubić tułuk. No i niby w teorii. Dobra. O szkolerka. No i mnie zabili. O, ludziu, moi drodzy. To jest po prostu coś niesamowitego. Jak to można? Tego ominę, a tamtych muszę zaatakować. Mały eksperyment.
To było dobre. Powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Troll mnie załatwił po prostu pięknie. Wziął se kamyczek i se ciepnął nim. No po prostu tego to się nie spodziewałem. No on se po prostu weźmie kamyszka i se nim rzuci, no. Tamtych dwóch dziadów muszę jakoś dopaść, bo trolla to nie mam szans, widzę. Ale tamtych dwóch dziadów muszę jakoś dopaść. Skoro mam znaleźć ten łuk, żebym ja go tylko widział i go podniósł, to już by było fajnie. Co on zrobił? Uciekaj! Trolla ściągnęli do pomocy, czy co? Nie, on musiał gdzie indziej ten łuk upuścić, bo to niemożliwe, żeby on tu był. Wiatruj się, wiatruj! Mamy łuk, to już jest sukces. Znaleźliśmy łuk, będzie bonus. A uciekamy na górę, bo tam był eleksir. Może im zwiejemy na tyle. Dobra, daliśmy im dyla na tyle. Zobaczmy, co tu mamy. Flaszka uzdrawiająca, dobra. Otrzymano eleksir. Widzicie, moi drodzy, mówiłem wam w poprzednich odcinkach, że właśnie potrzebowaliśmy jakiegoś narzędzia, dzięki któremu będziemy mogli wykorzystywać te bryłki. Nie bryłki, tylko rudy umieszczone właśnie w ścianach, jakie znajdziemy, i korzystać z tego w ten sposób, że będziemy mieli piękną, ładną zdobycz. Teraz musimy, moi drodzy, wrócić do tego Lenarta.
sprawdźmy w ogóle, co to za łuk, jakim dysponujemy. Obrażenia 40, nasz ma 34. O, zaczęło jeszcze padać, dobra. Tamtych będziemy atakować kiedy indziej. O, tu mamy kolejną rudę. I kolejnych bryłek 20 otrzymano. Mi się bardzo podoba. Czy temu zyskujemy? O cholercia, nie to przycisnąłem, co chciałem. Dobra, idziemy do Lenarta teraz. A jeszcze w międzyczasie tu raptory są gdzieś. Będziemy się musieli zatroszczyć o raptory. Też będzie fajnie, coś czuję. No dobrze, wyzbieraliśmy wszystko, co się dało, albo prawie wszystko, co się dało. Gdzie jest ten leń? Tak? O co chodzi? Znalazłem twój łuk. I to cały! Dziękuję! Sam nigdy bym tego nie zrobił. Znów mogę polować. Dziękuję. Dziękuję! Dobra, mamy tego ziomka z głowy. Kto powiedział, że możesz dać Lenartowi jego łuk? Potrzebował go, więc mu go dałem. Chciałeś być pomocny, ale ci nie wyszło. Lenart miał dostać nauczkę. Teraz będzie to raczej niemożliwe. Masz coś na wymianę? Strzał nie kupuję, bo i tak z tego za specjalnie nie korzystamy. Miecze by mi się przydały, moi drodzy, ale... Co z tego, że mam miecze, jak... Ja z tego nie skorzystam. Futro po 20 za sztukę. Papierosy, strzały, wszystko. No dobra. De facto to on jeszcze tu coś mówił mi o raptorach, ale to zrobimy zapis. Moi drodzy, taki. Spróbujemy znaleźć tą misję i powalczyć z tymi raptorami, choć nie wiem, jak bardzo damy im radę.
Dobra, tam mamy następny, ale jeszcze zanim pójdziemy dalej, rozejrzyjmy się tutaj, gdzie są te bestie, co on mówił i na ile to jest groźne, czy w ogóle jesteśmy w stanie mu jakoś pomóc. Dobra, spróbujemy się z raptorem. Dobra. Co by nie było, jednego raptora mamy. Myślałem, że są mocniejsze. Dwa kolcogary, jeden raptor. Myślałem, że raptory są mocniejsze. Kolcogary opanowane. Teraz pytanie, gdzie jest reszta raptorów? Zaraz nie wpadli. Tam są chyba te raptory. Coś czuję, jest ich kilka w jednym miejscu. No i chyba im nie dam rady. No chodź tu! Halo! Wszystkie cztery idą chyba, czy pięć. Za dużo ich jest w jednym miejscu, a ja jestem jeszcze za słaby. Pojedyncze raptorki mogę sobie wykańczać. Mm.
Dobrze, moi drodzy. Plan jest następujący. Z tym gościem porozmawialiśmy. Teraz musimy przeprowadzić rozmowę. Tu gdzieś daleko, o, daleko zostało nam dwóch gości, z którymi musimy porozmawiać. Ale zanim z nimi porozmawiamy, wróćmy sobie tutaj, przekażmy informacje. Jak sytuacja wygląda? Cała technologia powinna pozostać w przeszłości. Zabierz to do dziupli. Co do morderstwa Skora, Gerona interesuje tylko polowanie. Nie lubił Skora, ale nie sądzę, by go zabił. Gdyby to on był sprawcą, użyłby raczej łuku, a nie miecza. Racja, jemu w głowie tylko łowy. Brak motywu. Niczego nie rozstrzygam, ale nie sądzę, by to był on. Zgadzam się. Nie mógł tego zrobić. Usuńmy go z listy. Dobrze ci idzie. Poinformuję Ragnara. No i moi drodzy, na tą chwilę będziemy się żegnać. Dzisiaj kolejnego gostka wykluczyliśmy z listy. Przeszliśmy kawałeczek mapy, kawałek świata zwiedziliśmy i na tą chwilę sobie po prostu dzisiaj odpuszczamy i rezygnujemy. Będziemy kontynuować przy następnym odcinku resztę naszych przesłuchań i spotkań z następnymi gośćmi, którzy mogą nam udzielić jakiejkolwiek informacji na temat tego zabójstwa. Także miło mi było, mam nadzieję, że wam również. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, pa!